No i okej, zaczynamy test R2-D2. Zaczynam od włączenia. No i dobra, jest połączony, trzeba teraz go zeskanować, znaczy połączyć z telefonem. Łączymy R2-D2. I jak jest połączony, możemy teraz działać. Możemy sterować za pomocą aplikacji tu. I na przykład obracamy głową w jedną stronę, w drugą. Niech zakręci głową. I może niech zrobi teraz kółeczko. Teraz niech zatańczy. Dobrze, jeśli chodzi o miecz świetlny, niestety jest to aktualnie funkcja, którą nie działa, ale możemy sobie odpalić hologram. No niestety jest za jasno, aby aktualnie było cokolwiek widoczne, ale ogólnie no, są te hologramy. As a token of my goodwill, I present to you a gift. These two drawers. Both are hardworking. I możemy... Poprawię się. Tutaj mamy funkcję od rozmowy. Sing song response. Still alarm. Short LCD i long LCD niestety nie działają aktualnie, jak widzicie. Powinna się tutaj zaświecić lampka, a nie świeci się. Long LCD od tyłu też się powinno zaświecić, no niestety się nie świeci. Patrol to będzie sobie jeździł i będzie patrolował. Kto tutaj jest? Ale wystarczył tego. Przejdźmy na sterowanie ręczne, które jest na pewno najciekawsze. Jak widać, R2-D2 dosyć ciekawa zabawka, jednak trzeba uczekać, aż będą te pozostałe funkcje. Gdy przyjdzie ta płytka, jeszcze możemy sobie obejrzeć to, co on widzi, ale to obróciłem mu głowę, aby pokazywał tam, co jest wszystko. Jeszcze manual. Obróć się, byczku. Dobrze. I teraz przejdźmy na video control. Jak widzicie, możemy obserwować, co on widzi sobie aktualnie. Możemy obracać głową, możemy zrobić zdjęcie. Jest zrobione, tutaj można filmik nagrać z tego, co on widzi, jednak jakość pozostawia wiele do życzenia. Dlatego wyjdźmy z tego trybu. Jeszcze manual control. A więc tak, skręcanie w lewo, skręcanie w prawo, obrót, idź do przodu. I teraz się cofamy, byku. Jeszcze jest kilka ciekawych opcji. Moment, czy tutaj wszystko mam pokazać? Nie, jeszcze arms. Są rączki. Jest jeszcze opcja, aby do niego mówić. I spróbujmy tego. R2-D2, shake your head. R2-D2, move arm. R2-D2, move arm. No, nie chcę. R2-D2, shake your head. R2-D2, shake your head. R2, shake your head.
No niestety, jak widzicie, nie zawsze to działa, trzeba mówić bardzo wyraźnie po angielsku, ja niestety jestem noga trochę, ale spróbujmy jeszcze raz. R2D2, shake your head. No nie chcę. R2D2, move arm. No. Tutaj mamy jeszcze opcje opisane, co on potrafi. Może trochę się niech przesunie do mnie. Tryb patrolu. Jest na pierwszym przycisku, potem jest schowaj chwytaki, no to jest ten przycisk, że chowa swoje rączki. Dalej mamy schowanie u miecza świetlnego. No niestety ta opcja aktualnie nie działa ze względu na tą popsutą płytkę. Dalej jest parowanie Wi-Fi. Przycisk trybu łączenia i on off. Ale to innym razem. Możemy jeszcze wyciągnąć mu te gadżety. Otworzymy mu bebechy i niech sobie teraz pojeździ. Jeszcze rączki. Zostanie go jeszcze tylko obmalować, ozdobić jakoś tymi bazgrołami, tak go ubrudzić, aby wyglądał jak taki R2D2 po przejściach. Schowajmy te wszystkie klamoty, które są niepotrzebne. Jeszcze rączki niech schowa. A więc co, R2D2? Pożegnaj się ładnie. Nie? Dobra, to pomachaj rękami. No. Będzie jeszcze jeden test, jak będzie wszystko działać tak, jak należy. Więc mam nadzieję, że ta próba jego możliwości się w miarę jakoś podoba. A zabawka, przyznam, taka dosyć droga, ale fajna. Także jeszcze się zobaczymy przy naprawie i wtedy będzie test całościowy.